Chcę dzisiaj zaprezentować bardzo proste urządzenie do ładowania rewolweru czarnoprochowego. To taki szybkoładowacz, który składa się z dwóch elementów. Jeden element służy do odmierzenia i załadowania do komór rewolwera prochu, natomiast drugi do załadowania kaszy, która pełni funkcję przybitki. Ten element to zwykły plastikowy krążek z powierconymi otworami, w których osadzono rurki aluminiowe. Schemat rozmieszczenia otworów jest taki, aby pasowały do komory bębenka rewolweru Remington. Alternatywnie element ten może być wykonany w całości z tworzywa sztucznego, używając do tego celu drukarki 3D. W opisie filmu dołączam link do pobrania odpowiednich plików STL oraz schematy z wymiarami. Drugi element przeznaczony do odmierzania prochu jest trudniejszy w wykonaniu. Ten element można tylko częściowo wydrukować na drukarce 3D. To taki otwarty pojemniczek, w dnie którego powiercono otwory i wklejono w nie rurki aluminiowe. O ile w poprzednim elemencie rurki aluminiowe można zastąpić wydrukiem z drukarki 3D, o tyle w tym elemencie raczej trzeba używać rurek, ponieważ mają odpowiednią gładkość powierzchni ułatwiającą wsypywanie się prochu. Oprócz dwóch opisanych wcześniej elementów do przygotowania ładunku potrzebne będą również dwie butelki do zasypywania dozowników kaszą i prochem. Ja do tego celu adaptowałem butelki po wodzie utlenionej lub spirytusie salicylowym, odpowiednio przycinając końcówkę dozującą. Potrzebne będą również dwa małe pojemniki plastikowe, które służą do zsypania nadmiaru prochu i kaszy po odmierzeniu w dozownikach. Takie urządzenie może wykonać każdy, kto choć trochę majsterkuje. Samo przygotowanie ładunku jest proste. Zakładamy obydwa elementy na siebie i taki zestaw na bębenek rewolweru. Krążek z grubymi rurkami musi przylegać do płaszczyzny bębenka. Zasypujemy cienkie rurki do żownika prochem z niewielkim nadmiarem. Gdy wszystkie cienkie rurki są wypełnione prochem, zgarniamy nadmiar i wyciągamy ten element z bębenka, dbając, aby drugi element nie wysunął się. Następnie do grubych rurek wsypujemy kaszę z lekkim nadmiarem. Nadmiar kaszy zgarniamy do plastikowego pojemnika. Następnie ten element dozujący wyciągamy z bębenka. Bębenek jest załadowany prochem oraz kaszą i można przystąpić do zakładania kół. Nadmiar prochu i kaszy na koniec strzelania wsypuje się do pojemników. Wymiary rurek, to jest ich średnica oraz długość, są wielkościami krytycznymi. W tym rozwiązaniu tak zostały dobrane, aby otrzymać wielkość ładunku prochowego około 1 grama. Oczywiście zmieniając długość wąskich rurek, można zwiększyć ładunek prochu. Długość rurek o dużej średnicy decyduje o tym, ile pozostanie wolnej przestrzeni nad kaszą. Do budowy tego szybkoładowacza użyłem takich rurek, które były dostępne w sklepie, ale na pewno uda się dobrać rurki o innych parametrach.